Witajcie, z tej strony OskiPlay i witam was serdecznie w tym nietypowym filmiku, mianowicie moje top 5 głównych motywów muzycznych z gier. Chodzi tu o te otwory, które słuchać w intrze lub w menu głównym. W tym filmie pokażę wam moją osobistą listę tychże utworów z 2015 roku. A więc zaczynamy! Zaczynamy od miejsca 5. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ach, tak, gra Hideo Kojimy. Muzyka naprawdę przypada mi do gustu i moim zdaniem zasługuje na to piąte miejsce wśród tych 5 gier. Właściwie od tego momentu muzyka zaczęła mi się podobać, bo się rozkręciła. Ten kawałek naprawdę mi się spodobał i dlatego umieściłem to właśnie na piątym miejscu. Ta gra jest świetna, można w niej nawet chodzić w kartonie. Muzyka, jak i gra, jest jednym słowem przepiękna. Teraz pora na miejsce czwarte. Wiedźmin 3. Jedna z najlepszych polskich gier. Rzekłbym nawet, że najlepsza. Muzyka w grze też jest świetna i bardzo dobrze dopasowana do rozgrywki i do gatunku, w którym znajduje się ta gra. Przechodzimy do miejsca trzeciego, a w nim Battlefield Hardline. Battlefield jak każdy inny. Wielki arsenał broni, dwie drużyny, jeden cel, pokonać przeciwnika. Ta gra jednak odbiega od reszty serii, bo skupia się na walce policjantów i złodziei. Gra przyjęła się średnio, ale jak dla mnie było ok, a muzyka była świetna. Jak dla mnie zasługuje na trzecie miejsce. Miejsce drugie. Assassin's Creed Rogue. Całą serię z tej gry możecie znaleźć na moim kanale. Ach tak, kolejny Assassin's Creed, jak co roku, przecież to staje się już tradycją. Ale czekajcie, coś tu nie gra, przecież zabijamy asasynów. No tak, w tej części skierujemy templariuszem. I to nie byle jaki, ten templariusz opuścił zakon asasynów z powodu pewnych wydarzeń. Przejdźmy do rzeczy. Muzyka jest naprawdę świetna. Jest zlepkiem i remiksem kilku z poprzednich części, co czyni ją naprawdę wyjątkową. Gra powstała jako ostatnia z serii na stare konsole.
miejsce pierwsze. Until Dawn. Ekskluzywna gra dla PlayStation 4. Jedna z tych gier, w których możemy drastycznie zmienić historię. Muzyka z intra strasznie przypadała mi do gustu. Gdy ją pierwszy raz usłyszałem, to tak mi się spodobała. Przesłuchałem ją codziennie. Grafika w tej grze także jest cudowna. Wybory mają tutaj wielką wartość i mogą prowadzić do strasznych wydarzeń lub też tych bardziej przyjemnych. Chociażby śmierć najbardziej wkurzającej osoby świata. Ta muzyka jest naprawdę świetna i naprawdę już od dawna planowałem, żeby była na pierwszym miejscu tego filmu. Rok 2015 był bardzo obfity w gry. W tym roku wyszło naprawdę wiele gier. Niestety, nie wszystkie były dobre. Nie wszystkie miały dobrą muzykę, by się tu znaleźć. Jednak nie oznacza to, że były złe. Gry były świetne w tym roku. Było bardzo różnorodnie. Wiele gier lubiałem, lecz nie mogły się tu znaleźć, bo muzyka z nich była niewystarczająca dla moich uszu. Jednak muszę uznać, że ten rok był udany, choćby za wiele polskich gier, za wiele gier indie, na przykład polskich gier, no na przykład Dying Light, Wiedźmin 3. I wiele gier ekskluzywnych dla Xboxa, wiele gier ekskluzywnych dla PlayStation 4 i wiele też gier ekskluzywnych dla PC-tów. Powstała nawet gra fabularna o Minecrafcie, rozumiecie? Gra fabularna o Minecrafcie, przy której nawet płakałem. Tak, płakałem na końcu czwartego epizodu. Dokładnie na końcu czwartego epizodu płakałem. To oznacza, że Minecraft może też być fajny. I tak dalej, i tak dalej. No, ale także wyszło też wiele gier na Wii U, na tą małą znaną konsolę w Polsce, na której wychodzą takie gry jak Mario. I także też wyszedł Battlefield i tam różne takie, wiecie, różne gry też dla dzieci, tak z serii Lego, czy też na podstawie kreskówek. A więc tak, wiele gier indie były świetne pod względem grywalności, pod względem przeróżnorakich rzeczy. Kocham grać w gry, indie od tego nie odstąpię. A więc ja się z wami żegnam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!